Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którym opowiem Wam o moich najpiękniejszych okładkach książkowych, jakie posiadam na swoim regale tu w Szczecinie. Nie pamiętam dokładnie, jakie mam książki w domu, w swoim rodzinnym, więc nie powiem Wam o nich, ale te, które mam tutaj, chciałam Wam pokazać. Pomimo wszystko, niby nie powinno oceniać się książki po okładce, ale moim zdaniem okładka bardzo dużo wnosi do książki. Przykuwa naszą uwagę, to jest takie pierwsze wrażenie. Jeżeli nic o niej nie wiemy, no to jednak ta okładka robi taką, no, sporą robotę. Więc nie przeciągając tego wszystkiego, zaczynajmy. Myślę, że na początek przejdę do czegoś, co jest dość oczywiste i bardzo dużo osób lubi to wydanie, czyli Neil Gaiman i jego po prostu przepiękne wydanie w czarnej oprawie. Każda książka ma również taką wstążeczkę, zakładeczkę. Wydane są po prostu przepięknie te książki, naprawdę niesamowicie mi się podobają. Każda z nich jest w podobnej szacie graficznej, różnią się tylko kolorystycznie. Minus tych okładek jest taki, że się strasznie, ale to strasznie oznaczają na nich palce. One są strasznie opalcowane przeze mnie, one są w księgarniach zawsze zafoliowane właśnie z tego powodu. No i to jest taki ich ogromny minus, ale są bardzo ładne. No i minusem jest też to, moim zdaniem, że te tytuły czasami są ciężko do rozczytania, bo chyba ten, miałam taki problem na początku, jak to jest dokładnie. Wiecie, na ten tytuł jest też naszą ilustracją. Tutaj mamy statek, tutaj mamy jakiegoś ptaka i ogień, tutaj mamy kota i szczura i też takie elementy z Koraliny i tutaj mamy też elementy z mitologii nordyckiej. Wydane są przepięknie, naprawdę szata graficzna jest ich śliczna i są w twardej oprawie, no naprawdę bardzo są to fajnie wydane książki, a przy okazji też bardzo dobre, bo ja osobiście lubię bardzo twórczość Neila Gaimana i na pewno będę posiadała w swojej półce też kolejne jego książki, na razie mam tylko 4, a jest ich zdecydowanie troszeczkę więcej. Kolejną książką to jest książka, którą będę czytała i aktualnie już czytam w tym miesiącu, czyli Wojna Makowa. Niesamowicie mi się podoba ta okładka. Kojarzy mi się w ogóle z plakatem Mulan, filmu, tego remake'u Disney, który teraz wychodzi, może przez tą właśnie czarne włosy, chińską twarz i ten czerwony kolor, bo na okładce filmowej ta Mulan też ma czerwoną taką szatę. No niesamowicie mi się podoba ta okładka graficzna i bardziej mi się podoba niż ta w oprawie zintegrowanej. Tamta jakoś tak nie przykuła mojej uwagi, ta od razu jest dla mnie przepiękna, ma w sobie też ilustracje, więc też jest fajnie wydana w środku. I naprawdę, no, zaczęłam ją czytać, póki co wydaje mi się całkiem fajna. Są też właśnie ilustracje. Wydaje się całkiem ciekawa. Mamy tutaj właśnie tą młodą bohaterkę Lin, która dostaje się do tej akademii, gdzie szkoli się na generałów. No na razie zapowiada się ciekawie. Ona się tam dostała przez właśnie ciężki trud i pracę, jaką włożyła w naukę, więc to mi się bardzo w niej podoba. Ma podobno być kontynuacja, chyba jakoś w październiku albo w listopadzie. Jeszcze nie wiem. Na pewno będę chciała ją przeczytać i zobaczyć za kolejną część, bo mówię, okładka jest przepiękna i na pewno będę chciała sobie tak skompletować całą serię. Grzbiet również ma z jakby części przeniesionej z okładki na grzbiet. Kolejną serią książek, które mi się bardzo podobają okładkowo, to są książki od pani Jadowskiej o Dorze Wilk, tej nowej właśnie szacie graficznej. One moim zdaniem też są przepiękne, ich jest 6 i naprawdę są przepiękne, przepięknie wydane. Ta zakładka denerwuje. Są naprawdę przepięknie wydane, również mają sobie ilustracje w środku. Naprawdę bardzo fajna robota, jeżeli chodzi o grafikę, przepięknie wydane książki. Będę chciała zebrać całą kolekcję z tej serii, wszystkie 6 części, bo są naprawdę bardzo ładne i się bardzo pięknie będą prezentowały też na półce, bo one w całości tworzą taką tęczę, więc to też będzie wyglądało bardzo ładnie. I fabule też są bardzo fajne. Aktualnie czytam tom, idzie mi to dość opornie. Coś nie mogę się wbić w fabułę, ale staram się i chcę dokończyć to jeszcze w tym miesiącu. Książką, którą kupiłam w zeszłym roku, jest Leonardo da Vinci od Waltera Isaacsona i to jest naprawdę przepięknie wydana książka. Ona jest cała biała i jest tak pozłacana postać z autoportretu Leonardo da Vinci. Naprawdę jest przepięknie wydana, jest to spora cegła, spora książka cudownej historii o niesamowitym mężczyźnie.
wynalazcy i po prostu tak inspirującej dla mnie osoby. Od dziecka zawsze byłam jego ogromną fanką, sobie mogę powiedzieć, bo naprawdę oglądałam wszystkie jakby filmy i jakby obrazy, miałam książki, mnóstwo takich rzeczy. Uwielbiałam zawsze Leonardo da Vinci, a w zeszłym roku była 500. rocznica jego śmierci, więc z tej okazji właśnie było wydane właśnie to i jeszcze jedna perełka, którą także posiadam i jest też niesamowicie wydana i jest to to cudo. To jest książka Leonardo da Vinci, również jego biografia, to mnie cudo, po prostu kosztowało kupę kasy, ale ani jednego grosza nie żałuję. Jest przepięknie wydana, też ma tutaj zakładkę. Jest ilustrowane, naprawdę cała biografia jego, jego wszystkie opisy jego dzieł, jego twórczości, no to jest naprawdę cudo. Dla kogoś, kto jest takim fanatykiem i uwielbia tę postać historyczną, to naprawdę cudo. Są też tutaj o, jego szkice. Piękne. Kolejne książki, które moim zdaniem mają przepiękne wydanie i mam dwie z trzech w tym momencie tutaj, bo trzecią czyta moja mama. Mam z nimi pewien sentyment, a mianowicie chodzi mi o książki Hermana Hesse. Mama aktualnie czyta Wilka Stepowego, więc nie mam go w tej chwili. Te książki, jak wiecie, są troszeczkę przeze mnie pozaznaczane, ponieważ ja pisałam licencjat z twórczości Hermana Hesse, dlatego też te książki znam bardzo dobrze i bardzo dobrze je wspominam. Znam je jakby, no, perfekt w tym momencie. Są przepięknie wydane, mają twardą oprawę, mają przepiękne okładki, które tak nawiązują właśnie do treści tej książki. Mają też właśnie tą wstążkę, zakładkę, więc wydawnictwo Media Rodzina naprawdę niesamowicie wydało te książki. Są też kolejne, jego twórczość jest cała wydawana właśnie w tej oprawie, więc naprawdę wow. Na razie jakby nie chcę ich kupić wszystkich, jakby przez ten ostatni parę miesięcy za bardzo żyłam Hermana Hesse i tą twórczością i taki muszę zrobić taką pauzę od niego, ale na pewno będę chciała przeczytać te kolejne książki, bo mówię, no bardzo mi się podobało, pisałam z niego pracę z tego powodu, że tak mi się podobały, więc no na pewno też po kolejne będę z wielką chęcią sięgała. Książka, która zbiera skrajne opinie w internecie, jedni ją lubią, drudzy jej nienawidzą. Książka, która ma przepiękną oprawę, czyli Gierkę. Naprawdę przepięknie wydana książka, tak mieniąca się złotem, w twardej oprawie, z obwolutą i pod spodem również jest po prostu no przepiękna. No przepięknie ona jest wydana, naprawdę ja jestem zachwycona oprawą tej książki. Wydawnictwo Albatros właśnie wydało tak książkę Gierkę. Ta autorka jeszcze napisała książkę chyba Achilles i nie wiem, czy ona była kiedyś wydana w Polsce, czy nie, czy będzie. No fajnie go też wydana w takiej samej oprawie, żeby one tak ze sobą pięknie wyglądały razem. Książka, no mówię, no jednym się podoba, innym nie. Mi się osobiście bardzo podobała, bo ja też bardzo lubię mitologię grecką i zawsze w niej mocno tak siedziałam i wszystko, co było około tak właśnie tej mitologii greckiej, to ja pochłaniałam. Więc mi jak najbardziej się ta książka podobała. Co prawda to nie jest książka, która po prostu żyje fabułą, bo nie, to są bardziej takie właśnie nawiązania mitologiczne, cała historia ma na się mitologicznej Gierkę i tyle. No nie ma tutaj zbyt wiele akcji, tutaj tak bardzo dużo się nie dzieje, więc no ona jest dość gruba, więc rozumiem, że może się komuś nie podobać. No mi się bardzo podobała, nie żałuję, że ją przeczytałam ani nic i na pewno będę chciała przeczytać, jak kiedyś będzie ten Achilles wydany, to też sięgnę po tego właśnie Achillesa. Mężczyzna o 24 twarzach. To jest książka wybitna według mnie. Nie dość, ma taką bardzo przykuwającą wzrok okładkę. Może ona nie jest jakoś przepiękna, ale ma coś w sobie takiego, że po prostu mnie urzekała zawsze, jak byłam w Empiku. I książka jest o mężczyźnie, który ma w sobie 24 osobowości. Dziwnie to brzmi i jeszcze dziwnie mi się o tym czytało, jakby w momencie, kiedy czytamy fantastykę i autor wymyśla nam bardzo dziwny świat albo dziwną postać, która ma 24 osobowości, to jakoś nam to jest łatwiej sobie wyobrazić, niż w momencie, kiedy czytamy książkę, która jest biograficzna, czyli opowiada prawdziwą historię.
strasznie było mi ciężko w to uwierzyć, że to jest prawda. W momencie, kiedy wiedziałam, że to jest prawda, to takie strasznie zagmatwane. Na początku tej książki są wypisane wszystkie osobowości tego Billego. I o tyle by było to jeszcze, jakby wiecie, to jest po prostu siedzi nam jemu. To jemu siedzi w głowie. To nie jest tak, że on się zmienia, jego wygląd czy coś. Natomiast tutaj mamy podany wzrost, wagę, kolor włosów, kolor oczu każdej tej osobowości. To są różne płci, różny wiek. Jakby ja rozumiem, że oni. Barwa głosu może mu się zmienić, ale że jest podany też, wiecie, tak, no tak cały jakby rysopis. Strasznie miałam z tym problem. Słyszałam kiedyś, że miał powstać chyba film. Nie wiem. Żałuję, że nie powstał. Jeżeli powstał, a ja go nie mogłam znaleźć, to dajcie mi o tym znać, bo bym bardzo chętnie obejrzała. Bo mam wrażenie, że moja bardzo wybujała wyobraźnia nie potrafiła ogarnąć tego, że to jest prawda. I tak strasznie to wypierałam z siebie, że nie, to niemożliwe, no jak to? No, niesamowita książka i ta okładka również jest taka przykuwająca, przynajmniej w moim wypadku, uwagę. Kolejną książką, którą uwielbiam i ma przepiękną okładkę, są Spóźnieni kochankowie. Jest taka bardzo minimalistyczna, delikatna i po prostu no przepiękna. Nie wiem, bardzo mi się podoba treść, również opowiadałam wam o niej ostatnio, że to jest jedna z moich ulubionych książek i ja bardzo długo jej nie chciałam czytać. Moja mama bardzo mi ją polecała całe moje życie, mam takie wrażenie. Zawsze mówiła, Ola, przeczytaj Spóźnionych kochanków, na pewno ci się ta książka spodoba, a ja nie wiem dlaczego zawsze mówiła mnie. I parę lat temu, jak było 70-lecie Empiku, właśnie zostały one wznowione i ja je układałam na regale. Właśnie z tej okazji i tak patrzę, mówię, o, ta książka, co moja mama zawsze mi ją polecała. I tak przeczytałam z tyłu i napisane było, że to się dzieje w Paryżu i ja takie... Naprawdę, ta książka dzieje się w Paryżu. Wiecie, ja mam takiego hopla na punkcie Paryża, uwielbiam wszystko, co jest paryskie. I jakby książki, które dzieją się w Paryżu, mają dla mnie taki dodatkowy plus i zawsze z chęcią będę je czytała. I tak się, wiecie, tak się złapałam za głowę, że Boże, już mogłam dawno tę książkę temu przeczytać i tego nie zrobiłam, bo nie wiem dlaczego, więc ją kupiłam, przeczytałam, a później jeszcze raz. I naprawdę jest niesamowita. Przepiękna historia o przyjaźni, o miłości, o cierpieniu, o stracie. No, cudowna historia. Bardzo polecam. Z takich dwóch książek obyczajowych podobają mi się jeszcze dwie okładki. I jest to Nasze życzenie, którą czytałam w sierpniu od Tilly Cole. Ta okładka jest taka, no nie wiem, tak jakoś taka jest bardzo ciepła i taka miła, że aż się chce ją po nią sięgnąć na półce. Coś takiego ma w sobie, że od razu jak ją spojrzałam, mówię, a może ją wezmę, tak ciemno, bardzo mi się spodobała. A drugą są Współlokatorzy. Jest bardzo minimalistyczna, to mamy tylko jakby narysowaną łóżko, dwie filiżanki i napis, i tytuł, i tyle. I strasznie mi się to podoba. Jest to naprawdę, no, nie wiem, taka urzekająca, ładna ma ten kolor, ten taki miętowy. Jest według mnie przepiękna. I ostatnią książką, która mi się bardzo podoba, zarówno w treści, jak i w okładce, to jest Wierzyliśmy jak nikt. Nie wiem dlaczego ta okładka mi się strasznie podoba. Mam tutaj twarz mężczyzny, czerwone jakieś, wiecie, kręgi i tyle, a to mi się tak podoba, ta okładka mnie tak po prostu urzeka sobą i treść. To jest książka, która ma zaznaczniki. Ja nie zaznaczam w ogóle książek, oprócz Hermana Hesse, wiadomo, to jest na mój licencjat, i jakichś książek, reportaży, czy jakichś takich bardziej rozwojowych, gdzie coś po prostu zaznaczam, bo jak było ciekawe, będę do tego wracała, to w beletrystyce tak jakoś nie za bardzo. Nie potrafię wybrać, co jest warte według mnie zaznaczenia, czy to, czy tamto. Tutaj mam cztery fragmenty, trzy. Mam trzy fragmenty, które po prostu mną wstrząsnęły i sprawiło, że zakręciła mi się łza wokół. No naprawdę przepiękna historia o wybuchu epidemii AIDS w Stanach i grupie młodych właśnie mężczyzn, którzy żyją w Chicago i w tym czasach właśnie
jest to grupa mężczyzn homoseksualnych, która właśnie zmaga się z tym, że powoli ich przyjaciele, znajomi, bliscy odchodzą z tego świata właśnie przez tę chorobę. I my im towarzyszymy im w tych właśnie cierpieniach, tych stratach, w tych bólach oraz no, w tych całej chorobie. No naprawdę jest to coś niesamowitego. Świetnie napisana książka, cudowna. I na pewno będę chciała coś więcej od Rebeki Makai przeczytać, bo ma niesamowite pióro pisarskie. Bardzo polecam się po tę książkę. I to chyba wszystko. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o książki takie z piękną okładką, okładkowe sroki, czy jak to się tam nazywa. Ja jestem osobą, która naprawdę ocenia książkę po okładce. Nie za bardzo czytam opisy z tyłu książek. Staram się tego nie robić, bo wielokrotnie się przejechałam na tym, że ten opis zdradza mi większą część fabuły, albo właściwie zakończenie. Tak jest w książkach Tess Gerritsen, gdzie właśnie opis zdradza ostatnie 50 stron książki, albo zdradza, kto przeżył. Nie polecam czytać opisów książek Tess Gerritsen. Więc jakby staram się tego nie robić. Przejechałam się parę razy na tym. Więc oceniam książkę po okładce, a później po opiniach na jej temat. To też jest jakaś metoda, nie ukrywam, opisy jakoś tak też często nie ciekawią, albo są takie kiepsko napisane, że właściwie dalej nie wiesz, o czym jest ta książka, albo są właśnie takie, że zdradzają zbyt wiele. Więc oceniam po okładce i parę razy się przejechałam, parę razy nie, więc sama nie wiem. Dajcie znać, czy wy oceniacie książki po okładce, czy patrzycie też na to, jaką książka ma okładkę, czy ma to dla was większe znaczenie, czy jest wam to typowo obojętne i kupujecie książkę po prostu, by czytać obojętnie co na przykład. Dzięki za oglądanie, do następnego i pa!